Historia. Tradycja. Nowoczesność. Perły czarnej nity. Blisko 50 osób zainaugurowało tegoroczny sezon kajakowy. Trasa pierwszego w tym roku spływu wiodła rzeką Czarną Nidą pomiędzy miejscowościami Nida a Wolica. Był to jeden z fragmentów 50-kilometrowego szlaku kajakowego wyznaczonego w ubiegłym roku przez lokalną grupę działania Perły Czarnej Nidy na rzekach Czarna Nida i Bobrza. Warto przypomnieć, że lokalna grupa działania Perły Czarnej Nidy stworzyła na swoim terenie jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych do spływów kajakami. Szlak powstał na rzekach Bobrza i Czarna Nida. Władze trzech gmin wchodzących w skład lokalnej grupy działania Perły Czarnej Nidy, czyli Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny, wraz z przedstawicielami Muzeum Wsi Kieleckiej umowę dotyczącą oznakowania i przygotowania szlaku podpisali w ubiegłym roku. Jak podkreślał biorący udział w inauguracji sezonu kajakowego burmistrz gminy miasta Chęciny Robert Jaworski, szlak kajakowy to doskonała promocja gmin należących do lokalnej grupy działania Perły Czarnej Nidy. Szlak kajakowy to chyba doskonała promocja trzech gmin, prawda? Tak, to jest nasz nowy produkt turystyczny, który pojawił się już rok temu, kiedy inaugurowaliśmy właśnie tą trasę kajakową. I jak widać, już po kilku miesiącach mamy tego efekty. Powstają nowe wypożyczalnie kajaków, powstają przystanie kajakowe. Słyszymy pomysły związane z powstaniem mini kafejek na właśnie trasie tej kajakowej. I myślę, że wreszcie, chyba po wiekach już, ta rzeka została należycie wykorzystana i będzie służyła ku rozwojowi turystyki dla tych trzech gmin lokalnej grupy działania Perły Czarnej Nidy. My, mieszkańcy tych gmin, możemy również miło i sympatycznie spędzać czas, nie musimy wyjeżdżać w odległe zakątki kraju, czy też za granicę, bo kilkugodzinny spływ kajakiem to wielki relaks, to wielka przyjemność i myślę, że jest to taka odskocznia od tego zgiełku cywilizacji, od tej pogoni dnia codziennego, gdzie możemy się wyciszyć, gdzie możemy obcować z naturą. Szlak kajakowy został wybudowany przez lokalną grupę działania Perły Czarnej Nidy w ramach projektu Active, czyli atrakcje krajoznawczo-turystyczne, inicjatywa wspólna. Zadanie zostało dofinansowane z pieniędzy pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szlak ma być oznakowany na około 50 km. Wkrótce na szlaku powstaną miejsca postojowe dla kajakarzy. Będą one w miejscowościach Trzcianki, Lipowica na Bobrze oraz w Morawicy i Tokarni na Czarnej Nidzie. Jak podkreślano, utworzenie szlaku kajakowego przez lokalną grupę działania Perły Czarnej Nidy to był strzał w dziesiątkę. Stworzenie szlaku kajakowego na rzece Czarnej Nidzie to był chyba strzał w dziesiątkę. No, na pewno to był bardzo dobry pomysł, chociaż niekoniecznie nasz. Już spływy kajakowe odbywały się wcześniej. My trochę nadajemy inną rangę tym spływom. Wynosimy je tak troszkę do rangi bardzo fajnego sportu, bo dzisiaj płynęliśmy taki odcinek kilkunastokilometrowy. W sumie przy dobrej pogodzie. Było fajnie, wesoło, śmiesznie, choć nie obyło się bez wywrotek, ale wszystko, wszyscy w dobrych humorach dopłynęli do Wolicy i tutaj w Wolicy zakończyliśmy, więc odbyliśmy spływ tak naprawdę przez dwie gminy. No i tak teraz ta inauguracja pozwoli, myślę, że w zdrowiu, w szczęściu kajakarzom pływać aż do pierwszych lodów na rzece Czarna Nida. Kajakarze inaugurujący sezon kajakowy byli pod wrażeniem urokliwości rzeki, na której utworzono szlak. Poleca Pani ten rodzaj rozrywki? Znaczy, na spływie byłam po raz pierwszy, ale bardzo mi się podobało i polecam wszystkim naprawdę. Super widoki, wrażenia. No i także zachęcam wszystkich do udziału w takich konkursach, bo ja brałam udział w konkursie i dzięki temu wygrałam właśnie spływ kajakowy. Uczestnicy rajdu po jego zakończeniu byli zgodni co do faktu, że kajakiem może pływać każdy. Według mnie kajakarstwo to sport dla każdego, kto chce, bo przede wszystkim trzeba chcieć wsiąść na ten kajak. Chcielibyśmy nawet, żeby kajakami pływały osoby niepełnosprawne. Będziemy się zajmować takim projektem. To jest trudne, ale nie jest niemożliwe. Często dotyczy osób, które siedzą na wózku inwalidzkim i całymi dniami siedzą w domu. Tak naprawdę kajakarzowi, czy z tyłu będzie opiekun, z przodu ta osoba, wystarczają tylko ręce, wiosła i szeroki uśmiech.
Bez wątpienia malowniczy szlak kajakowy biegnący przez trzy gminy, Morawice, Chęciny, Sitkówkę, Nowiny, to fantastyczna oferta turystyczna, doskonale uzupełniająca dotychczasowe atrakcje, jakie znajdują się na terenie tych trzech gmin.